Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Jest dzień i zaczynamy ten odcinek. Jest z nami George. June pojechała po zakupy. Leila nie pojechała z June. Strayla jest tutaj, a dla George'a robię Bigos teraz, a później będę robił też Bigos. O właśnie, będę robił Bigos, dlatego potrzebuję kapustę, grzyby. Mam też grzyby z Polski, trochę to pomieszamy. Małą porcję robię, kilka porcji, znaczy małą, no. Kilka porcji, nie tak jak kiedyś 20-30, bo Marcin nie ma zrobionej kapusty, by musiał czekać, a muszę zrobić. A mam trochę kapusty kiszonej, nie za dużo. George, spróbuję Bigos, dawno nie jadłeś. Bardzo dawno, rok temu. To nie jest aż tak dawno, bo tu niektórzy, wiesz, jak długo mieszkają, to nie jedli uj czasu, że tak powiem. Ale mi się zdarza bywać w Polsce. O, dobra, to nie przeszkadza. Zrobię jak stanęła, jakby miała coś tam. Czeka, że czy trzeba coś jeszcze podać. Po francusku do nas cały czas George nawija, nie? Słuchajcie, tu są przygotowania do produkcji mniejszej ilości Bigosu. Tu mamy ścinki mięs różnych, wędzonych, szynki, boczku, skóry. Tutaj mamy grzybki, tutaj mamy kapustę zwykłą, tutaj mamy kapustę kiszoną. Słuchajcie, zaraz mam live'a, ale robię sobie coś a la angielskie śniadanie, czyli paróweczki, fasolka i ten, i jajko. Kurde, prawie bym wam pokazał, zapaliło się. O. Słuchajcie, tak naprawdę ten Bigos to robi Strayla, nie ja. I bądźcie dla Strayla w takim razie wyrozumiali i taki, że fajnie zrobiła, nie? Gratulacje, to jest wam. I jest jeszcze czosnek. Jest też przeciel pomidorowy. No to Strayla robi Bigos. Aha, and this and the meat. No i Bigos już się zaczął robić. Trzeba uważać, żeby nie przypalić w tym garnku. No ale mamy kapuśniaka. Strayla właśnie wlała troszeczkę wina. Fajnie to osiadło. I jeszcze przecier, już chyba dała przecier. Dobra, Bigos się tuszy, ja zrobiłem live'a. Jadę się przejechać koło bloku. George zamówił sobie kiełbasę polską z ogórkiem, z cebulką, chlebem. Dobra, pierwszy dzień gotowania zakończony, wyłączone. No jutro znowu kolejne, tak? Dobra, no już po zamykaniu ja sobie jakieś dokumenty oglądam teraz. Jutro Marcin przyjeżdża. Słuchajcie, no zrzucam sobie jakieś shortsy, coś tam sobie jeszcze przeglądam, a Leila? Leila na swoim punkcie obserwacyjnym już się szykuje do spania, ale tu ma swoje wejście i se leży, patrzy co się dzieje na tym, na zewnątrz, ale zaraz pewnie pójdzie do góry spać. Jako, że oglądam mecz Kanada-Chorwacja, to jeszcze sobie drugą fazę bigosiku ładnie ściemniał. Tak. Słuchajcie, witam dnia kolejnego. George już był na przejażdżce, a teraz sobie zimną Kambodię. Marcin już jest w trasie, także ja zaraz muszę iść do hurtownika dokupić Kambodii. A i tak dostałem polecenie, że mam mrozić coś mocniejszego i przygotować deskę mięs. No to jak mam takie zadania do wykonania, to trzeba je wykonać. Co Leila, idziemy do hurtowni kupić Kambodię z grzewkę. Marcin przyjeżdża. Zaraz go zobowiążę, żeby ci jakieś mięso po drodze kupił. A ja jej nawet nie wołam, i tak pójdzie. Chodź do hurtownika. Pierw do apteki kupimy witaminę C. Apteka i punkt medyczny od razu. Tutaj ludzie leżą, widzicie, są łóżka. Nie wchodź tam. Jadł tam, czy coś robił ten tutaj lekarz, także mówię, to później przyjdę, to witaminę C miałem kupić. Mówię, nie chcę zjeść do końca. Hurtownik pewnie na hamaku, o ile w ogóle jest. Tak, na hamaku. Dobra robota, panie hurtowniku.
Kurde. Wina to już prawie nie ma żadnego. Hirosy ma, to może kupię. Wino to ma, tutaj te merloty. Dobra, wezmę hirosy. TikToki ogląda. Cambodia, please. One box, big box, Cambodia, my friend coming. To jeszcze dobiorę drugą taką zgrzewkę dużą, 24 Gansberga i 24 butelkowego Ancora. Dobra, jeszcze muszę wrócić po butelkowe. Jeszcze się przejdę tu po półkach, tu ma wyłączone światło. Co to by można było, jakby miał olej w dużych butelkach. Ostatnie dziewczyny przyniosły w takich normalnych. Nie ma. Kurde, to już nic nie ma. Coraz mniej tu towaru, proszę Państwa. Zaraz coś podpieprzy. Objazd całej hurtowni. Nie mogę przejść. Dobra, tu mam ankor butelkowy. Za wszystko zapłaciłem 46 dolków amerykańskich. Dobra, stryja też się pojawiła. Wyjeżdżała na zakupach. Tutaj idzie sąsiadka. Zawsze idzie Marcin. Jest i Leila. Jest i Jun. O, zakupy jeszcze Jun mi zrobiła, jakieś o papryki i tak dalej, pomidory ją prosiłem. No i w sumie poszło już 50 dolków, proszę Państwa. A Żorżowi wymienili skuter, bo się stacyjka blokowała w tamtym, to przyjechał i już nie taki do... Ja wolę mieć tutaj z taką platformą, widzicie tutaj, o, żeby tego nie było. No bo można coś postawić, położyć, teraz pies jeździ. O właśnie, widzicie? Dobra, Strejle chyba idzie do Krawcowej teraz. Słuchajcie, dziewczyny były ostatnio, jak mnie nie było, wymieniły akumulator, a moim zdaniem niepotrzebnie. I tutaj coś w rozruszniku jest nie tak, bo nie startuje. No i hamulec jest cały czas nienaprawiony jeden. Także nie ma wyjazdu. Ewentualnie niech Strejle pojedzie na tym, a ten przyjedzie i niech to robi. Strejle, chodź tu. Tu nawet nie masz gdzie. Dobra. Już, chodź. Nie jedziesz, nie. Muszę ją trzymać jeszcze z minutę, to będzie za nią biegła i dogoni. Nie dogoni, już teraz nie dogoni. Idę sprawdzić. Nie widać. Leila zabiegła aż tam do tego sklepu daleko i widzę, naszego sąsiada spotkała. I biegną razem. Marcin przyjedzie, trochę przesuniemy to w naszą stronę. Dobra, kupił sobie fajki. Słuchajcie, ja wysłałem Jun po witaminę C i po szczoteczkę do zębów dla mnie. Witamina C zakupiona. O, misja wykonana. Dobra. Czemu różowa? Why this color for me? Fajna. Dobra, okej. Bo mówiłem, że ma być taka mocna, a nie takie, oni mają takie włókno. Soft. This is soft. I want hard. I tell you, no soft. Oh. No soft. Oh. Yes.
te szczoteczki tak zwane soft to jak miotełki, no one jakbym się piórkiem po zębach, no ja chcę coś mocnego. Ja piję kawę, piję herbatę, puer, piję wino czerwone, zawsze osad na zębach zostaje. Muszę mieć po prostu mocną szczotę. Już hurtownik gdzieś wybył. Dobra, biorę tą co mam, później się kupię inną. A witaminy kosztowały $5 amerykańskich, 20 zł. Jest i on. Co masz na dachu? Co masz na dachu? Bez hajsu. Chciał mnie zapłacić i uciec. A co masz na dachu? Marcin. Dużo niespodzianek. Nie przywiozłeś nic dla psa? Nie dla psa, kiełbasa. Dzień dobry. O, cześć, siema. Przepraszam, że lewą, ale prawą kręcę. Gdybym wiedział wcześniej, to bym przełożył sobie torbę do prawej, też i lewą. No, widzisz, no to już tego. Dzień dobry. Dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. I'm hot. I have baby. Congratulations. Ja wiem, jakby tak się powiem. No w sumie więcej włosków. Jak podróż? Bardzo dobrze. Fantastycznie się jedzie, jest dobra droga. Poprawiają coraz lepiej, szybciutko się do ciebie jedzie. Także Sichanu Wielkokąt to jest momencik. No to elegancko. Bardzo fajnie. Fajnie, że już chyba powoli mogę kończyć odcinek, bo sobie wszystko podogrywałem. Bardzo się cieszę. Ja zupełnie po prostu przeciwną sytuację. Ale ja na dzisiaj składam, a ty masz na kiedy? Na pojutrze, Marcin? No to wiesz. Inna bajka w ogóle, nie? Inna bajka. Słuchajcie, jest Żorż. Dziewczyny popoganiałem po zakupy i tak dalej. Skuter nam się rozrusznik spieprzył, będziemy musieli naprawić. Możemy później też na plażę podjechać. Teraz dużo ludzi, tam się wszystko pozmieniało. Bardzo fajnie, ale czy ten skuter po drzwi jest na chodzie, czy nie? Tak, jeżeli odpalasz stopką, bez rozrusznika, nie? Jak byłem teraz z tym w stolicy, to dziewczyny zmieniły akumulator. Pewnie ktoś je namówił, bo akumulator był na pewno dobry. I znowu, wiesz, tam on się co jakiś czas będzie wyrabiał. Tam jest taka, wiesz, zimmering, czy jak to tam. I tyle. No i co? Marcin miał spać u góry w pokoju, mówi to nie niszcz pokoju. Bo tam mam wszystko zrobione, nowa pościel, on będzie spał w magazynie. Magazyn najlepszy. Na tym. I nie chcę materaca, przecież mamy. Mogę ci to położyć. Chcesz materac? Nie, no w ogóle nie, bo ja nie mogę spać na miękkim. Na karymacie? Tak jest. Gdzie jak to jest? To po co kupiłeś ode mnie, tam ci od Ruski? Tak? No ludzie, dlaczego one mają cierpieć, wiesz, ja to śpię na twardym, ale one wolą na materacu, no one śpią na materacu normalnie. A jakże karimatę śpisz, czy na podłodze, na kaflach? Mam takie zrobione sobie takie miejsce piękne, ładne, na łóżku, tylko drewnianym, twardym. Tak? No tak, tak. Ja bym tak nie mógł. Ja nie mogę założyć na miękki, bo od razu, kiedyś, kochany, spadłem z konia. Taka historia. O, tak, dużo rzeczy jeszcze o tobie nie wiemy, widzisz, a się dowiadujemy, no. Taka ciekawostka. No w magazynie to tak, to ja rozumiem. No. Elegancko. Może być? Bardzo dobrze. Mydło masz tu w baniaku, nie? W takim układzie. Dziękuję. A ty też od nich kupiłem, od Ruskich, wiesz? Czy mogę przelać sobie gdzieś w buteleczkę? Byś nie wypił. To co, tutaj fajnie? Bardzo dobrze. Dobra, to ja idę do góry sobie prysznic wezmę i widzimy się na dole, nie? Jak coś ja teraz jest. Dobra. Się to jest ok? Na pewno? No tak, bardzo dobrze. Dobra. Rewelacja. Woda jest, panie kochane, czy nie ma? Jest. Woda. Nie, ja tego nie używam. Ja to wyłączyłem, bo to jakieś przebicia prądu. Po co to? Nie, to jest do pralki, a ten drugi jest do tego. Ten czarny. Elegancko? Jest ciśnienie. No chłopie, nie masz takiego w Hong Kongu. Takiego to nie ma. Ja żeby mieć takie ciśnienie, to muszę do minus jeden schodzić. No. Już znałem spokój ze strachu. A tu jest pokój Żorża. Można wejść? Paszportu nie mam. Zgubiłeś?
Zgubił paszport, George. Tu George na pokój. Zgubiłeś paszport? To już musisz zostać na całe życie. Też musiał zostać, bo już stres mnie ściął. To dzwoń tam do tego hotelu. Zejdź, Marcin ci pomoże, bo ja idę teraz już prysznic. Marcin ci pomoże podzwonić, nie? Bo sobie nie dasz rady. Cóż, wiecie, no człowiek wiekowy, tak? 70 na karku, to no już te aplikacje, gdzieś podzwonić, coś sprawdzić na necie, to tego, Marcin mu pomoże. Ja tu dla Marcina przygotowałem. Też mamy taki pokój, też tu nie ma łóżka, no ale tak mu przygotowaliśmy, żeby miał czyściutko nowe. Materac, tak? Na tym, nie? Tego, stoliczki, wiatrak, klima, też jest toaleta, czyściutko. No jak woli, nie? A ja się tutaj mam kąpię. Tu będę robił salę treningową, ćwiczebnię tak zwaną, ale jeszcze nie teraz, nie? Urywa, i znowu muszę schodzić na dół, bo szczoteczki do zamów nie wziąłem. Marcin? Musisz pomóc. Gdzie Marcin? Marcin, zadzwonisz do banana? No. Adam, przestań, no kurde. Nie, no George, musimy wyjaśnić pewną sprawę. Dziewczyny rządzą na kuchni, a ja odnalazłem w którymś z kibli moją poprzednią szczoteczkę. Poprzednią, no moją szczoteczkę do zębów, którą zawsze używałem. Zajda opierdziela, bo je umyłem, bo Jun dała z jakimiś, kurde, chili dla psa. Trzeba by to wszystko wyciągnąć, przemyć. I masz tutaj mięcho. Dobra, robić, dziewczyny. Nie opierdzielać się, bo tu praca się liczy. Robocza godzina, o. Marcin, mam już szczoteczkę znalazłem. Zaraz idę na górę, się wezmę prysznic i przygotujemy jakieś żarełko, nie? Przecież do serwisu muszę podjechać. A u sąsiadów idziemy przez murek. Marcin, możesz sobie nagrać. Świniaki, prosiaki, zobaczcie. Jakie eleganckie dzisiaj. To jest, kurde, to. Same piekło. Dotarłem na trzecie piętro. Tu będzie mój sala ćwiczeń. Ale widziałem. I ty też tutaj. Nie. To nie trzeba ciebie. Dobra, idziemy na dół. Oczywiście Leila czekała cały czas u góry. Słuchajcie, my dorabiamy jeszcze ten bigos. Jeszcze mięcha też dosmażamy do bigosu. Wieprzowiny. Co jest, coś tu jeszcze dorabia? Marcin przyjechał. Robię deskę mięską, kacy. Tu mam zestawik, zaraz idzie. Dobra, bigosi przyrobi, tam mięso zostawiamy. Tu dla naszych gości deska mięsa, gdzieś tak wygląda. Marcin zabiera kieliszki, no bo nie będzie pustym składem jechał, nie? Możesz jeszcze chleb wziąć? Oczywiście, że mogę. Dobra. Trzymam. Dziękuję. Zabieram. Mamy właściwie chyba... Słuchaj, daję pieprz, sosik, musztardę, ketchup, bo ja i mniej przy prawie, nie każdy lubi, wiesz, ostro, nie każdy lubi dużo pieprzu, bardzo soli, dobrze. Pieprz warto, żeby był. Bardzo tak. Dobrze. I co mamy? Mamy boczek, mamy kiełbasę, mamy jakąś jest tutaj jeszcze poczuć do tego ogórek kieszony robiony. Marcin, co? Mamy deskę, mamy przyprawki. Mamy deskę, mamy pieczywo, mamy właściwie prawie, że wszystko. Czego ci brakuje? Brakuje tutaj, bo tu jest akurat takie... Dobra, ja rozumiem ciebie, słów. Czego Marcinowi brakuje? A czego może Marcinowi brakować? Alkoholu. Bo czego brakuje takim ludziom? Alkoholu. Proszę. Chlaj. Możesz całą walnąć. Z gwinta. Rusko. Słońce. Ale nie, dziękuję. Podzielę się z tobą. No. Jest kieliszek dla Adama. Jest kieliszek dla mnie. I są kieliszki dla strudzonych wędrowców. No i dla nas dodatkowe, żebyśmy nie musieli chodzić po dwa razy. Dobra, poczekaj, to ja shortsa nagrywam. Co tworzyć? Ja jestem operatorem kanału Popas Pieprz teraz. To faktycznie przełomowa chwila. Nalej dwa, bo George nie pije, reszta nie pije. Wystarczy. Niech nie wietrzeje. No to tradycyjnie. No. Chlebem. I wódką. Co, żeś mnie wyłączył kamerę? Nie, nie wyłączyłem. Działa. O, dziękuję w takim razie. No. Teraz Rejle przejęła pomoc operatora. Dobra. A tak, dziękuję, Marcin. Zdrowie. Dziękuję, że przyjechałeś. Cieszę się, że... To jest bardzo ważna decyzja w twoim życiu. Zaraz okaże. Zdrowie. Zdrowie.
Mamy teraz widelczyki, weszło jeszcze ten bażan złoty. Chodźcie i pijcie. A gdzie Jim Beam? Jim Beam? No trzeba zamówić u kelnerek. To ja tu nie obsługuję, ja tu jestem właścicielem. Ale ładnie pachnie. No, ale weź te musztardy albo ketchupu. Panie kochany. Bez ketchupu? O, strejle. Chodźcie, Luis. Dobra baba. Widzicie? Taką babę byście mieli. Mało lat. Ło, zobacz. Konkret, nie? Professional. No. Number one. O, nie ma naszego skutera, albo zaje, albo wziął mechanik, ale chyba mechanik wziął, nie? Jest i Lulu. Lulu! Lulu, say hello to YouTube. Lulu, YouTube. Nie? Okej, okay. Ale YouTube Polski cię pozdrawia, Lulu. Okej, przyjedziecie, Lulu będzie duża, możecie zawsze powiedzieć, Lulu, ja cię znam. Chłopy te prosiaki robią. No. Zapachy pierwszorzędne, powiem wam. Ona mi szklanka leje? 40 ml za 2 dolki. To jest bardzo tanio. Kochany, według to jest za 2 dolki. Według mnie to było więcej niż 40 ml. No bo ja zawsze mówię, żeby dziewczyny lały ciut więcej. Z górką, nie? Że po co mniej, nie? I pani tutaj kasjerka... A ta to nie, wiedźma nie popuści nikomu. Ona dopisze ci jeszcze wszystko. Już jest. Wiedźma już, nie dopuści. Nie zdążyłem się... Nie, to nie jest, to jest łódka. Nie, jeszcze mu nie dopisała. Jest, nie, mówię, że jeszcze nie zdążyłem skonsumować, a już policzone. A nie, to twoje jest policzone. Co trzeba, kelnerkę? Tak jest. Trzydzie? Come here. No. Jakie temperatury? Wszystko wyparowało. Gorące. Jim Beam mój, please. Siedzimy u mnie w knajpie teraz, wiecie, i tak sobie rozmawiamy tam o sprawach różnych, ważnych i nieważnych. Nie, daj. No? Wyleć! No co ty się boisz? Mniejszego pan. No nie ma mniejszych, to są tylko większe. Co Marcinku? Jak życie? Życie, jak to życie każdego? Z górki. Robota nie zając, Marcin, nie ucieknie. Mówię ci, ta mysz już stamtąd uciekła. Kurde, no nie idzie ją polować. Co kombinujesz? Chyba ugryzę. Słuchajcie, ja tu zespoję, ze zjebką dzwonię, że mi tego, ale wrzuciłem tego kostkę lodu i weszło, nie? Jest okej. Okay. Przedstawiam wam Lulu i Lulu mamę. Cześć Lulu. Lulu. Czy on wykonuje, co oni tego paszportu nie znaleźli jeszcze? No, jedną chwilę. To wyjdzie. Aha. Żartuję, wolnego wybiegu. Takie ogórków chcieli. Mają. Ale co ogórki? Dobra baba, fajki zobaczyła, że się kończą. Doniosła, całą paczkę otworzyła. Dziękuję, Sredzie. Mówię wam, że od dawna się w ogóle nie ogoliłem tak brzydko, bo zawsze tą maszynką zawsze coś zostawało, taki dwudniowy zarost, aż się nie poznaje. Słuchajcie, pytaliście mnie o flaki i są tu naturalne flaki, które Jun przygotowuje. Please show me. And a little bit like up. I'll show to people this. O, widzicie, to są flaki, naturalne flaki. To nie wiem, czy wy takie w Polsce nawet kupujecie w ten sposób. No tam dziewczyny coś tam robią, my sobie robimy dzisiaj po polsku. Trudno. Marcin, co chcesz przekazać do naszych widzów, bo chyba kończymy ten odcinek? Że na samo wejście na dzień dobry dostałem zimne piwo, w związku z tym chciałbym podnieść
tęże puszkę za wasze zdrowie, drodzy widzowie kanału Raport z Akcji. Dziękujemy. Żorż, chcesz coś dodać? Najlepszego, zimnego. No i tym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Pozdrawiam. Cześć.